W Dębowcu Przytężni 29 maja odbył się finisarz wystawy plenerowej Dębowiec – Małe Centrum Świata Śląska Cieszyńskiego. Sam plener powstał w Dębowcu. Później prace z tego pleneru wędrowały po Śląsku, w Gliwicach, Katowicach, Bielsku, w Cieszynie, w muzeum. I uznałam w pewnym momencie, że one powinny wrócić tam, gdzie one zostały stworzone, czyli do Dębowca. I stąd właśnie był pomysł tego finisarzu. Co to były za prace? Bo to były szkice, rysunki, obrazy i wszystko związane z gminą Dębowiec. Konkretnie związane z najciekawszymi obiektami zarówno Dębowca, ale również Simoradza, czyli okolicy. No wybieraliśmy obiekty, to były i obiekty sakralne, czyli dwa kościoły, i cmentarz, i stodoły, plenery, stara strażnica, a nawet tężnia, czyli takie już nowe obiekty. No po prostu Dębowiec w oczach architektów. Ważnym punktem były spotkania z autorami, prezentacja albumu poplenerowego i koncert kapeli Wałasi. Najwięcej emocji wzbudziła jednak aukcja obrazów na cel charytatywny. Za tę pracę zapłaci 100 zł polskich. Cieszy nas bardzo, że wszystkie obrazy się sprzedały. Dochód przeznaczony został dla dzieci w rodzinach zastępczych, dzieci, które są u nas w powiecie i przyjechały z Ukrainy. Prace były doskonałe, tym bardziej, że dotyczyły obiektów, które znajdują się tu na miejscu. I w większości chyba biorący udział w licytacji byli mieszkańcami Dębowca. I te obrazy kupowali też, no, darząc te obiekty pewnym sentymentem. Liczyłem na to, że się sprzedadzą, natomiast niektóre ceny zaskoczyły. Bodajże najwyższa cena, jaką uzyskał most na Knajce, to była cena 1000 zł. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.